To był szok na izbie porodowej. Położna krzyknęła Jezus Maria. Bardziej się rzuciła w oczy ta jego plamka na czubku nosa, niż to, że rąk nie miał. Wujek z ciocią? No to leć. Ja też nie mam rąk. To ja cię pokarmię. Jaki ty jesteś zabawny gość. Przybijemy babci dywan. Tym gwoździem na pewno już załatwimy sprawę, jak należy. Niech on robi, co chce, niech on, wiesz, będzie chciał, niech on śpiewa, będzie chciał, nie gra. Samo to, że oni się znają, że oni się spotykają, to jest dla niego motywacja. Nie ma takich fajnych gości jak ja i ty, wielu na świecie, więc niech sobie popatrzą.